przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezus sam. Przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzieneś Ty. To Bóg się o nas troszczy i to Bóg jest tym, który nas zawsze we wszystkim zabezpiecza. I pierwsze takie miejsce to jest pierwsza Mojżeszowa, pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 7. Werset 16. Tutaj mamy opisane wchodzenie różnych osób, a również potem i dobytku zwierząt do arki. I 16 werset mówi: a te, co weszły jako samiec i samica z wszelkiego ciała, weszły, jak mu rozkazał Bóg, i zamknął Pan za nim. I tutaj widzimy, że za Noem Pan zamknął arkę. Arka miała pewną ważną funkcję do spełnienia. Tą funkcją było zabezpieczenie Noego przed wodami sądu. Gdyż sąd w postaci potopu zajął całą ziemię, zalał całą ziemię i ani jeden człowiek, który byłby poza arką, nie miał żadnych szans, aby przetrwać. Również gdyby to człowiek zamykał tą arkę, to jak pamiętamy, człowiek ma to do siebie, że różne rzeczy robi dobrze, niektóre lepiej, niektóre gorzej, a niektóre robi niedobrze. I jeżeli to człowiek zamykałby drzwi arki, byłaby tutaj duża doza ryzyka, że coś pójdzie nie tak. Ale to sam Bóg, sam Pan zamknął arkę. Ten, który zamyka, a wiemy, że nikt nie otworzy, jeśli ją zamknie. I tutaj widzimy jednoznacznie, że to wskazuje nam na to, że nasze zbawienie jest bezpieczne dzięki Panu, gdyż to Pan wszystko wykonał, żebyśmy byli raz na zawsze bezpieczni w Chrystusie. Każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, każdy, kto zaufa Jezusowi Chrystusowi, każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest raz na zawsze zbawiony i bezpieczny. Gdyż to Pan troszczy się, Pan daje i chcenie, i wykonanie. Drugie miejsce to jest druga Mojżeszowa, 28 rozdział. Tutaj mamy pokazanego kapłana i tym
Kapłanem, w naszym przypadku arcykapłanem jest Pan Jezus Chrystus, a my znajdujemy się na Jego sercu. I 9 werset do 21. Weźmiesz też dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów izraelskich. 6 ich imion na jednym kamieniu, a 6 pozostałych imion na drugim kamieniu według kolejności ich urodzenia. Jak rytownik żnie pieczęcie, tak ty wyryjesz na obu kamieniach imiona synów izraelskich i otoczysz je oprawą ze złota. Te dwa kamienie umieścisz na ramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich. I nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę. Zrobisz też oprawy ze złota i dwa łańcuszki ze szczerego złota kręcone jak sznury. I przymocujesz te kręcone łańcuszki do opraw. Zrobisz też napierśnik wyroczny, wykonasz go artystycznie, tak samo jak efod. Zrobisz go ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bizioru. Będzie czworograniasty, złożony we dwoje, na pięć długi, na pięć szeroki. Osadzisz na nim zestaw z drogich kamieni w czterech rzędach. Pierwszy rząd to rubin, topaz i szmaragd. Drugi rząd to karbunkuł, szafir i beryl. Trzeci rząd to opal, agat i ametyst. Czwarty rząd to chryzolit, onyks i jaspis. Osadzone będą w oprawach ze złota. A kamieni tych będzie według imion synów izraelskich 12 według ich imion. Na każdym będzie wyryte, jak na pieczęci, imię jednego z 12 plemion. Widzimy tutaj obraz tego, że Pan Jezus po pierwsze ma nas blisko swojego serca, po drugie jesteśmy w obecności Bożej, po trzecie jest komplet imion. Nikogo z tych, którzy uwierzyli Panu Jezusowi, nie zabraknie. I są tutaj przedstawione drogie kamienie, które wskazują na to, jak bardzo my jesteśmy drodzy Panu Jezusowi. Jest nawet taka pieśń: zbyt mnie drogo kupił On. Chciał tyle zapłacić. Oddał wszystko, co miał, aby nabyć. I widzimy jednoznacznie w tym obrazie, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, jeśli zaufał Panu Jezusowi Chrystusowi. I nie ma żadnej możliwości, żeby choć jeden wypadł z tych 12 imion. Nie mogło być tak, że jeden z tych kamieni się urwie i gdzieś spadnie. Tak samo nie jest możliwe, żeby ktoś, kto uwierzył Panu Jezusowi, gdzieś przepadł. Gdyż cały czas jest na sercu Pana Jezusa każdy najsłabszy nawet baranek z Bożej trzody. Kolejne miejsce to jest Jozuego. Jozuego, rozdział 20. Rozdział 20 Księgi Jozuego, wersety od 6 do 9. Generalnie każdy z nas na własną drogę zboczył. I każdy z nas jest grzesznikiem, któremu należał się najwyższy wyrok śmierci, kara. I jeśli ktoś z nas byłby poza Chrystusem,
to spotkałoby go to, co słusznie by mu się należało, czyli zagłada w jeziorze ognia i siarki, gdzie każdy, kto tam trafi, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. Dlatego, że jest to miejsce zgotowane diabłu i jego aniołom, a co za tym idzie, są tam warunki nieludzkie. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy przyszli do upamiętania, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Tak bardzo, że nawet Bogu przez myśl nie przeszło, aby jakiś człowiek miał do jeziora ognia i siarki trafić, więc przygotowane było tylko diabłu i jego aniołom. Choć niestety wiemy, że niektórzy tam trafią. Trafią tam ci, którzy nie są w Chrystusie, którzy nie uwierzyli Bogu jak Abraham i nie zostało im poczytane to ku usprawiedliwieniu. I mieszkać, od 6 wersetu czytam 20 rozdział Jozuego, i mieszkać będzie w tym mieście, dopóki nie stanie przed zborem na rozprawie sądowej, aż do zgonu arcykapłana, który będzie w tym czasie. Wtedy zabójca wróci do swojego miasta i do swego domu w mieście, z którego zbiegł, i wydzieli na ten cel Kedesz w Galilei na pogórzu Neftaliego, Sychem na pogórzu Efraima i Kiriat Arba, to znaczy Hebron na pogórzu judzkim. Z tamtej strony Jordanu na wschód od Jerycha wyznaczyli Beser na pustyni, na równinie należącej do plemienia Rubena, Ramot w Gilead należącym do plemienia Gada i Golan w Baszanie należącym do plemienia Manasesa. To były miasta wyznaczone dla wszystkich synów izraelskich i dla obcych przybyszów zamieszkałych wśród nich, aby mógł się tam schronić każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie i nie musiał zginąć z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zborem. Gdy Pan Jezus wisiał na krzyżu Golgoty, to powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Każdy z nas nieumyślnie, nie wiedząc, co czyni, zamordował Pana Jezusa. Oczywiście są tutaj dwie strony. Z jednej strony to Pan Jezus sam położył życie, aby je znowu wziąć, i oddał ducha dobrowolnie. Ale była też ludzka odpowiedzialność, za którą my w pełni ponosimy pełną odpowiedzialność, i każdy z nas swoimi grzechami przyczynił się do tego, że Pan Jezus musiał za nas umrzeć. I właśnie każdy z nas jest takim zabójcą, który nieumyślnie zabił Syna Bożego przez swoje grzechy. I mściciel krwi domaga się tego, aby umieścić nas w jeziorze ognia i siarki. I te miasta ucieczki są miastami, które wskazują na osobę Pana Jezusa. Jeśli uciekniesz do Pana Jezusa po schronienie, to będziesz w Chrystusie, i dopóki będzie żył arcykapłan, a arcykapłanem naszym jest Pan Jezus Chrystus i wiemy, że On żyje wiecznie, aby się wstawiać za nami, i On nigdy nie umrze, to aż do Jego śmierci, tu mówi tekst odnośnie ziemskiego kapłana, ale nasz niebiański arcykapłan jest wieczny. Więc mamy wieczne, pewne, bezpieczne zbawienie w Chrystusie. Jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa, jeśli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, będziesz raz na zawsze zbawiony, niezależnie od Twoich uczynków, niezależnie od tego, że te Twoje uczynki doprowadziły do zgonu Syna Bożego, nieświadomie doprowadzając Go do śmierci na krzyżu za Twoje grzechy. Ale tu widzimy, że musimy schronić się w Chrystusie. Jak ktoś będzie poza miastem ucieczki, to mściciel krwi go dopadnie i zgładzi. Dla przykładu, którego tutaj używamy, możemy powiedzieć, że każdy, kto nie schroni się w Chrystusie, zostanie osądzony i skazany na piekło, na jezioro ognia i siarki.
Natomiast każdy, kto schroni się w Chrystusie, każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, każdy, kto zaufa Jezusowi Chrystusowi, ten raz na zawsze będzie zbawiony, bezpieczny w Chrystusie. Kolejne miejsce to jest Rut. Księga Rut. Rozdział 2. Werset 19. Tutaj widzimy Rut, która była osobą poganką, nienależącą do ludu Bożego, o której można by powiedzieć, że nawet było przekleństwo zakonu, że ludzie tacy jak ona, do któregoś tam pokolenia nie wejdą do zgromadzenia pańskiego. Wszystkie argumenty były przeciwko niej. Wszystko wskazywało na to, że nie ma żadnych szans dla Rut. Tak samo jest z nami, jako grzesznikami. W momencie, gdy ktoś na własną drogę zboczył i popełnił pierwszy grzech, a przecież każdy tak zrobił, każdy na własną drogę zboczył, każdy zgrzeszył, ujawniając, że jest grzesznikiem od łona swojej matki i zepsutym we wszystkich myślach swoich, to nie ma już żadnego prawa dla nieba, dla takiej osoby. Taka osoba już jest potępiona, bo jest powiedziane w 3 rozdziale Jana, kto nie wierzy, już jest potępiony. Kto nie wierzy, już jest skazany. Należy mu się piekło i na pewno tam trafi, jeżeli nie uwierzy. I właśnie mamy tutaj Rut, 2 rozdział, 19 werset. A jej teściowa rzekła do niej: gdzie zbierałaś dzisiaj i gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Wtedy odpowiedziała jej o swojej teściowej, u kogo pracowała, i rzekła: ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Boaz. Po pierwsze, już nasze serce jest rozgrzane, gdy czytamy: niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Pan Jezus w przedwiecznej przeszłości, gdy czytamy o tym w Izajasza 6 rozdział, w przypowieściach Salomona 8 rozdział, już radował się synami ludzkimi. Zwrócił na nas uwagę. Już przed założeniem świata ofiara baranka była przewidziana i było pewne, że Pan Jezus Chrystus, który zwrócił na nas uwagę, jest gotów, aby zrobić wszystko, abyśmy nie musieli iść na miejsce, które sobie zasłużyliśmy. Żebyśmy nie musieli iść do jeziora ognia i siarki na wieczne cierpienia. Dlatego, że to jest właśnie to, że Jezus zwrócił na nas uwagę, mimo że wcale nie musiał. Jezus zwrócił na ciebie uwagę i dlatego za ciebie umarł na krzyżu Golgoty. Gdyby nie było innego grzesznika na całej planecie Ziemi, tylko ty jeden, to Jezus umarł za ciebie. I Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty za ciebie, bo zwrócił na ciebie uwagę. I ten Boaz wskazuje właśnie nam duchowo na Pana Jezusa. Figuratywnie mamy tutaj osobę Pana Jezusa, który zwrócił na nas uwagę, choć wszystkie okoliczności mówiły, że nie mamy do tego żadnych uprawnień. Tak właśnie działa miłosierdzie i łaska. Miłosierdzie udziela właśnie przebaczenia,
tym, którzy na przebaczenie nie zasługują, a łaska wywyższa tych, którzy na to nie zasługują. I tu też mamy przejaw łaski. Ta Rut zbierała ziarno, które wskazuje na Słowo Boże. Bóg nie tylko chce, żeby ludzie wszyscy byli zbawieni, ale również chce, aby doszli do poznania prawdy. Dlatego dał Biblię, Słowo Boże, które nam pozwala zaopatrywać się w codzienny pokarm w Słowie Bożym. Czytaj codziennie Biblię. Zbieraj na polu Boaza. I stąd widzimy, że skoro to jest całkowicie z łaski, to jest niezależnie od naszych uczynków. Zbawienie jest z łaski Bożej, niezależnie od uczynków grzesznika. Grzesznik musi przestać wierzyć w siebie i musi uwierzyć w Jezusa, aby być zbawionym. Grzesznik musi przestać ufać sobie i musi zaufać Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi. Grzesznik musi przestać wierzyć sobie i musi zacząć wierzyć Jezusowi. To jest droga zbawienia. Raz na zawsze zbawiony jest każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi. Psalm 51 to jest kolejne miejsce ze Starego Testamentu. My ten psalm mamy niedaleko naszego ulubionego psalmu, który nazywamy telefonem do nieba, psalm 50:15, gdzie jest powiedziane: i wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Ale ten następny psalm to jest psalm 51, werset 12. Tutaj widzimy bardzo ciekawą kwestię dotyczącą naszego wiecznego bezpieczeństwa w Chrystusie. 12 werset mówi tak: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Czyli widzimy, że tak jak mówi Filipian, 2 rozdział, że mamy z bojaźnią i drżeniem sprawować swoje zbawienie, nie przypisując sobie niczego sami dla siebie, dlatego że to Bóg wywołuje ich cenie i wykonanie. To jest nic z nas, wszystko jest z Boga i to On jest tutaj tym, który może serce czyste stworzyć we mnie i On może ducha prawego odnowić we mnie. Jest to modlitwa, którą możemy zanosić do Boga w pewności, że to jest miłe Panu. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. To jest z tego psalmu 50:15. A tutaj: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. To jest modlitwa do Boga. Jest to bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak się modlić. Tak jest zresztą w Rzymian napisane, że nie wiemy, o co się modlić. To jest bardzo częsty błąd w czasie modlitwy, który my jako wierzący bardzo chętnie popełniamy. Po pierwsze, nie modlimy się do Boga, tylko do współsłuchających. Czyli na przykład jak jest modlitwa w zgromadzeniu, to bardzo często modlimy się do braci. Nie módlmy się do braci. Módlmy się o to, co może wykonać Bóg. Módlmy się o to, co Bóg może zrobić. Nie módlmy się do brata tego i tamtego. Oczywiście adresujemy to Boże, ale modlimy się do brata. I też nie mówmy kazań w czasie. Bardzo dobrze, że ktoś jest gotowy mówić kazania, ale to nie jest czas, żeby w czasie modlitwy mówić kazania. Wtedy stań za kazalnicą, mów kazanie za kazalnicą. Jesteś gotów, pokazałeś to w czasie modlitwy. A modlitwa ma być tak jak tutaj. Po pierwsze, serce stwórz we mnie, o Boże. Tylko Bóg może stworzyć czyste serce. Brat nie może w tobie stworzyć czystego serca. To jest modlitwa do Boga. Ducha prawego odnów we mnie. Tylko Bóg może to zrobić.
Możecie w dniu niedoli uratować tylko Bóg. I to Bóg chętnie wybawia. O takie rzeczy należy się modlić. I wtedy te modlitwy są takie, jak mówili do Rzymian, że będziemy wiedzieć, o co się modlić. O to, co jest Bogu miłe. Bóg chce modlitwy kierowane do Niego, nie do braci. I Bóg zna całą teologię chrześcijańską, więc nie trzeba Mu mówić kazania w czasie modlitwy. I tutaj mamy zapewnienie, że serce czyste stworzyć może Bóg. Serce czyste. I każdy zbawiony ma serce czyste, bo jest w Nowym Testamencie powiedziane, że Bóg przez wiarę oczyścił ich serca. Każdy chrześcijanin ma oczyszczone przez wiarę serce. Serce czyste, stworzone przez Boga. Każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, ma. Jeśli nie masz czystego serca, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Panu Jezusowi, przestań wierzyć sobie. Bo to naprawdę do niczego nie prowadzi, gdy wierzysz sobie. To naprawdę nie prowadzi do niczego dobrego, gdy wierzysz w siebie. To naprawdę nie prowadzi do niczego dobrego, gdy ufasz sobie. Przeklęty człowiek, który w człowieku ma ufanie, mówi Księga Jeremiasza, 17 rozdział. I kolejne miejsce to już jest miejsce z Dziejów Apostolskich, 27 rozdział Dziejów Apostolskich. Jak wiemy, 27 rozdział dla tych, którzy podchodzą do tego cieleśnie, jest traktowany jako poradnik żeglarski. Ale my wiemy, że Bóg nie umieszcza w Biblii poradników żeglarskich. Natomiast 27 rozdział jest historią chrześcijaństwa w pigułce. I tutaj, jeśli ktoś nie pamięta, to mieliśmy wizytę brata, który Christian Rosenthal mówił o 27, więc proszę sobie ten rozdział gdzieś znaleźć, jest nagrany i można z niego skorzystać. Natomiast jeden werset z tego mówi o naszym dzisiejszym temacie. 27 rozdział, 44 werset. Pozostali zaś mieli to uczynić, jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. To jest dokładnie ta sama myśl, którą widzieliśmy w napierśniku arcykapłana. Ani jeden nie zginie z tych, którzy są Chrystusowi. Jeśli ktoś uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, jest raz na zawsze zbawiony i to już się opiera na wierności Bożej, aby doprowadzić kogoś do nieba, a nie na wierności człowieka, który oczywiście, że może zawieść i zawsze zawodzi. Między innymi tu widzimy, że postępowanie ludzi doprowadziło do tego, że ten wielki, okazały statek chrześcijaństwa rozbił się na drobne deski. Często pytane jest, no jak to jest, że w chrześcijaństwie jest rozłam na katolicyzm i na protestantyzm. Jeśli ktoś zaczyna głębiej kopać, zauważa, że po stronie protestanckiej jest bardzo dużo rozłamów, a po stronie tej rzymskokatolickiej jest tyle samo rozłamów, a być może mniej, być może więcej, ale także dużo, gdzie nagle człowiek zastanawia się, czemu w tym chrześcijaństwie jest tak namieszane. Czemu jest tyle desek? Tyle desek, ten statek rozwalony jest tak, że pływają tylko same deski. Jak to się stało? Czemu? Ale jest argument, który możemy sobie od razu sami odpowiedzieć. Trochę przewrotny, bo zapytam, co byś zrobił, gdybyś był szatanem? Czy mieszałbyś w ateizmie?
czy mieszałbyś w fałszywych różnych religiach? Czy raczej mieszałbyś tam, gdzie jest osoba Pana Jezusa i tam, gdzie jest Jego Kościół? Więc tam właśnie cała diabelska uwaga jest kierowana. Tak, żeby ludzie nawzajem te swoje ludzkie, stare natury uaktywnili i nawzajem ten statek wspólnie rozwalili. Tu proroczo widzimy, że ten statek już jest tak rozbity, że on już jest w drzazgach. I każdy zbawiony na tej swojej deseczce dopłynie. Na czymkolwiek zresztą jest tu użyte. Dlatego, że zbawienie jest w Chrystusie, a nie w organizacji kościelnej. Na całe szczęście nie jest w organizacji kościelnej. Tylko kto jest w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Kto jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Nawet jeśli nie wszystko robi tak, jak mu Pan objawił, że ma robić, to jego dzieło spłonie, a sam będzie zbawiony tak jakby przez ogień, jeśli założył fundament na Chrystusie, uwierzywszy w Chrystusa. Jeśli czytamy wiele miejsc, na przykład z pierwszego listu do Koryntian, trzeci rozdział, widzimy, że każdy, kto założył fundament na Chrystusie, to nawet jeśli dzieło jego życia spłonie, sam będzie zbawiony, tak jakby przez ogień. A dalej czytamy, że każdy wierzący musi stanąć na sądzie Bożym i każdy otrzyma pochwałę od Boga. Więc jest to bardzo ciekawa sprawa, ten sąd Chrystusowy. Nie będzie tam wspominane prawdopodobnie zbyt wiele nagan, jeśli w ogóle, bo w ogóle nie mamy objawione. Jest objawione, że będą pochwały, że będą korony, że każdy otrzyma pochwałę od Boga. Cóż za dziwne z punktu widzenia ludzkich oczekiwań potraktowanie. Ale taki jest właśnie Bóg. Dobroć Boga do upamiętania prowadzi. I kolejne miejsce, które możemy przeczytać, to jest Łukasza, 15 rozdział. Teraz akurat na bieżąco w środy mamy przywilej zajmować się Łukaszem. I akurat jesteśmy w okolicach 15 rozdziału, więc z tego rozdziału możemy także zauważyć takie właśnie Boże zapewnienie. 15 rozdział od 3 do 6 wersetu. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Widzimy tutaj, że z punktu widzenia tego, że owca jest bezpieczna, to mamy parę obserwacji. Wszystko opiera się na pasterzu. Mało tego, pasterz nie jest taki, że wziął i znalazł tą owcę, wyciągnął i postawił i powiedział: no, idź do domu. Nie. Tu jest powiedziane, że kładzie ją na ramiona swoje. Czyli dwoma ramionami każdy zbawiony grzesznik jest przez Chrystusa przytulony do serca i mocno trzymany dwoma ramionami. Nawet nie ramieniem, tylko ramionami, aby była pewność, że nic się nie wydarzy. I nie mamy tutaj powiedziane, że ta owca jest potem puszczona samopas. Aż do domu, aż do nieba jest ona niesiona. I zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: radujcie się ze mną. Właśnie tak jest. Gdy jesteś znaleziony przez
Boga, to Bóg już cię nie wypuści. Jesteś w Jego ramionach. Oba ramiona silnie cię trzymają i zbyt mnie drogo kupił On, by wypuścić mnie z opieki. To nie są przypadkowe słowa w tej naszej pieśni. Kolejne miejsce to jest 6 rozdział Jana. 37 werset. 6 rozdział, 37 werset. Dzisiaj mieliśmy przywilej czytać na pierwszej części 38. I od 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. 39. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Widzimy wyraźnie, że tego, który przyjdzie do Jezusa, Pan Jezus nigdy nie wyrzuci precz. Czyli jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa, to On cię nie wyrzuci precz. On już weźmie cię do nieba. I to już jest Jego praca, abyś tam trafił. A że On nigdy nie zawiedzie, to każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, przestanie wierzyć sobie, uwierzy Jezusowi. Upamiętaj się i wierz w Ewangelię. Upamiętaj się, albo uznaj się, albo pokutuj. To jest sformułowanie, które po grecku ma takie znaczenie metanoia. To jest moneta, ma dwie strony. Tak samo zbawienie ma dwie strony. Z jednej strony jest uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ale jak na tą monetę popatrzysz z drugiej strony, jest napisane upamiętaj się. To jest to samo. To znaczy przestań wierzyć w siebie. Nie jesteś Bogiem. Bogiem jest Jezus. Przestań ufać sobie. Zaufania godny jest Jezus, nie ty. Przestań wierzyć sobie. Uwierz Jezusowi. Dwie strony tej samej monety. Upamiętanie mówi, no ja już zwyczajnie sam nie mam szans się zbawić. To jest właśnie upamiętanie. Zrozumienie, że ja jestem za krótki, żeby dostać się do nieba o własnych siłach. A uwierzenie Jezusowi to jest to właśnie, że skoro nie wierzę sobie, wierzę Jezusowi. Skoro nie ufam sobie, ufam Jezusowi. Skoro nie wierzę w siebie, wierzę w Jezusa. I tak właśnie mówi 39 i 40 werset. Pan Jezus tu mówi wyraźnie, to jest wola Ojca mojego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne. Co jest wolą Boga Ojca? Wierzyć w Jezusa. I wtedy masz pewne, nieutracalne zbawienie. Raz zbawiony, zawsze zbawiony. Dzieci Boże są wiecznie bezpieczne. Wieczne bezpieczeństwo wierzących jest jasno nauczane przez Pismo Święte. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 28 werset. Nie mogłaby nie być przeczytana, skoro tyle mówiliśmy dzisiaj o owcy i pasterzu. I mamy 10 rozdział Ewangelii Jana, 28 do 29 wersetu. I tu też będą ramiona. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki. To jest to samo słowo, co ramię. Z ramion moi, z ramienia mojego. Z ramion moich. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.
Czyli mamy ramię ojca i ramię syna. Dwa ramiona trzymają owcę tak, żeby nic się nie wydarzyło. Ojciec i syn razem trzymają zbawionego. Także jeśli przypomnimy sobie, jak skonstruowany był przybytek w Starym Testamencie, to między innymi było tam coś takiego jak deski powleczone złotem, które u góry i u dołu miały czopy. Te czopy po hebrajsku znaczą również ramiona i wskazują na to, że każda z tych desek była trzymana przez dwie pary ramion, górne i dolne, tak, żeby ta deska mocno była ugruntowana. Każdy wierzący jest taką deską w Kościele Bożym i trzyma każdego z nich ojciec i syn. Więc jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że cała Trójca, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty są zaangażowani z pełną uwagą, aby ani jeden zbawiony nie zginął. Kolejne miejsce to jest Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 werset. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Dokładnie Duch Święty jest tym Pocieszycielem. Duch Święty jest dany na wieki wierzącemu. Każdy zbawiony ma w sobie Ducha Świętego i to też jest gwarancja i więcej niż pewność, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi, jest raz na zawsze bezpieczny, gdyż nie ma takiej mocy, która by Boga, Ducha Świętego przepędziła ze środka wierzącego. Mocniejszy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na świecie, mówi apostoł Jan, mówiąc właśnie o Duchu Świętym. W wierzącym mieszka Duch Święty i nic go nie wyrzuci z jego mieszkania. Żeby kogoś wyrzucić z jego mieszkania, to jest rzecz nawet poświatowemu trudna. Czasami nawet jak mamy kogoś nieproszonego, kto mieszka, to trzeba wezwać policję, czasem trzeba wymienić zamki, czasami nawet wtedy się to nie udaje, bo się okazuje, że jest jakiś kruczek prawny i nawet tego mieszkańca, który mieszka nielegalnie, trudno jest wyrzucić z niektórych mieszkań w niektórych sytuacjach. A co dopiero prawowitego mieszkańca, jakim jest Duch Święty mieszkający w wierzącym. To już nawet na takiej podstawie ludzkiej jest to trudne. A teraz sobie wyobraźmy, że to jest wszechmocny Bóg mieszkający w wierzącym i siłą żaden go nie ruszy. Więc tutaj jest to jasne. I także kolejne miejsce to jest Rzymian 8 rozdział, 30 werset. List do Rzymian, 8 rozdział, 30 werset. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg ich usprawiedliwia. Któż będzie potępiał ich? Jezus Chrystus umarł za nich, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Widzimy jednoznacznie, że ten, który przeznaczył, to jest Bóg. Ten, który powołał, to jest Bóg. Ten, który usprawiedliwił, to jest Bóg. Ten, który uwielbił, to jest Bóg. Tu jest czas przeszły. Już każdy wierzący, który uwierzył w Pana Jezusa, jest uwielbiony, usprawiedliwiony, powołany, przeznaczony. I cóż na to powiemy? Odpowiedź jest jasna. Nic nie jest w stanie nas wyrwać z Chrystusa. Raz w Chrystusie, na zawsze w Chrystusie. Jesteś w mieście ucieczki? Zostajesz w nim aż do czasu śmierci kapłana, a ta śmierć już nie nastąpi, bo to jest zmartwychwstały Chrystus. On już nie umiera, mówi w innym miejscu właśnie apostoł Paweł. Chrystus już nie umiera. I możemy być pewni, że jak już uwierzyliśmy Panu Jezusowi, to aż do nieba jesteśmy pewni i nawet apostoł w Efezjan mówi, że już jesteśmy osadzeni w okręgach niebieskich. Albo mówi w liście do Hebrajczyków, że nasza ojczyzna jest w niebie. To mówi Filipian, ale też Hebrajczyków, że Nowe Jeruzalem jest naszą matką, mówi Galacjan. Więc tych miejsc jest pełno, które jednoznacznie ponad wszelką wątpliwość informują nas o tym, że jesteśmy raz na zawsze zabezpieczeni. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 7 i 8 werset. Tak pisze apostoł Paweł do wierzących w Koryncie, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Widzimy, że po pierwsze, jest to skierowane do wszystkich, którzy wzywają imienia Pana Jezusa na każdym miejscu. Pierwszy rozdział, 2 werset to mówi, że to jest skierowane do nas. Jest to list do Koryntian. Ale jeśli powiemy, że jest to list do Grabowian, nie będzie nadużycia. Jest to list do nas. I jest powiedziane, że utwierdzi aż do końca. Kto? Bóg. To jest dzieło Boże. I także każdy z nas będzie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak jak mówiłem, każdy otrzyma pochwałę od Boga. Kto uwierzył Panu Jezusowi, każdy za coś będzie pochwalony przez Pana Jezusa Chrystusa. I dalej jest powiedziane, że Bóg jest wierny. Nie my jesteśmy wierni, ja nie jestem wierny, ty nie jesteś wierny. Jeśli myślisz o sobie, że jesteś wierny, to nie odrobiłeś lekcji. Żaden z nas nie jest wierny, ale Bóg jest wierny. I co ten wierny Bóg zrobi? On nas powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Więc jest tutaj wyraźnie powiedziane, tak jak w liście do Rzymian, że jesteśmy powołani i że jest to Jego dzieło, nie nasze. Żadna nasza zasługa tu nie jest możliwa. Jeśli popatrzymy na jakość zborowników w korynckim zborze, gdzie nawet był jeden z tych trzech grzechów, które były wymienione w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, gdzie było powiedziane, że są trzy rzeczy niezbędne. Jedna rzecz, żeby poganie wstrzymywali się od bałwochwalstwa. Drugie, aby powstrzymywali się właśnie od
przeteczeństwa. Trzecie od zabójstw i krwi niewinnej lub, jak inni interpretują, spożywania krwi. Generalnie jest tutaj powiedziane, że w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian był objawiony przypadek człowieka, który żył z żoną ojca swego. Także w 15 rozdziale do Koryntian wiemy, że wśród Koryntian byli tacy, którzy myśleli, że zmartwychwstania nie ma, a wręcz Paweł mówi, niektórzy z was Boga nie znają, ku waszemu zawstydzeniu to mówię. Więc jeżeli ktoś miałby stracić zbawienie, to chyba ktoś taki jak Koryntczycy. Ale 5 rozdział 1 listu do Koryntian, 5 werset mówi: oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Jest powiedziane o tym bracie, który upadł w taki upadek, że jego duch będzie zbawiony w dzień pański. Dlaczego? Dlatego, że to już, jeśli to był brat, to już dzieło Boże jest, a nie ludzkie, żeby w dniu Pana Jezusa doprowadzić go do właściwego miejsca. I Bóg ma swoje sposoby. A jeśli te sposoby wierzącym będą całkowicie zignorowane, no to może być przypadek taki, jak czytamy w 11 rozdziale 1 listu do Koryntian, że niektórzy będą chorzy, a niektórzy nawet zasną, umrą przedwcześnie. Albo też, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie inne przypadki. Więc jeżeli nawet chrześcijanin osłabnie i zacznie żyć swoim życiem z dala od Boga, to Bóg go karci jak syna. Ale jeżeli nie słucha tego, to może go, tak jak Ananiasza i Safirę, odwołać przed czasem, jeśli jego świadectwo będzie zbyt znieważone. Więc czy zbawienie chrześcijanina jest pewne? Jeśli ktoś uwierzył w Panu Jezusowi, jest zbawiony. Jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony. Jeśli ktoś zaufał Jezusowi Chrystusowi, jest zbawiony raz na zawsze. A jeśli nawet jest nieposłuszny, to czy trafi do nieba? Tak, tylko co najwyżej szybciej. Jako odwołanie z placówki właśnie takiej, która tutaj jest, bo nasza ojczyzna jest w niebie, a my jesteśmy ambasadorami. Jesteśmy na placówce takiej dyplomatycznej, można by powiedzieć. Jeżeli złe świadectwo wystawiamy naszej ojczyźnie, to ambasadora się z danego kraju odwołuje. Tak samo wierzący może, jeśli jego świadectwo ulegnie tutaj zepsuciu na ziemi, być przedwcześnie odwołany. Albo będzie miał sytuację taką, karności innej. To już ojciec wie, jaka karność jest najwłaściwsza. Ojcowie znają swoje dzieci. I jednemu dziecku, tak jak mówią przypowieści, nawet jeśli się głupiego zetrze z krupami, nie opuści go głupota. Więc może być tak, że jakiś wierzący będzie musiał przechodzić przez ogromne baty, ogromne dolegliwości. I Bóg wie, że jemu jest to potrzebne, aby opuściła go głupota, a być może nawet mimo tego go nie opuści. A są takie dzieci, które jeżeli tatuś powie, że jest mi smutno, to dziecko przez tydzień będzie płakać i już nigdy nie będzie chciało tatusiowi zrobić przykrości. I tak samo Bóg wie, z jakim dzieckiem Bożym ma do czynienia. Czy z takim o twardym karku, czy raczej z takim o miękkim sercu. I karność dopasowuje według własnego uznania. I dlatego nie jest tak, że mamy listę grzechów ciężkich, lekkich i tak dalej. I według punktów jakiś człowiek wyznacza karę. Temu interdykt, temu ekskomunika, temu pokuta na kolanach do Częstochowy. Nie, nie ma czegoś takiego. Człowiek się na tym nie zna. To Bóg jest tym, który doskonale wie, jak jego dziecko reaguje na różne sytuacje. I tych miejsc, które mówią nam o wiecznym bezpieczeństwie, zarówno w sposób pośredni, obrazowy, jak zaczęliśmy dzisiaj
jak i w sposób bezpośredni, jednoznacznie interpretowalny jest mnóstwo w Piśmie Świętym, więc nie ma ani jednego miejsca w Biblii, które by mogło sugerować odwrotnie. Natomiast każde miejsce, głos dobrego pasterza zawsze brzmi: nie bój się, pokój wam. To były najczęściej mówione słowa Pana Jezusa, czy to na przywitanie, czy w różnych sytuacjach. Nie bój się, pokój wam. I to jest głos dobrego pasterza. Natomiast głos lwa ryczącego, który łazi wokół obozu, żeby patrzeć, kogo pochłonąć, to nie jest głos dobrego pasterza. To jest głos przeciwnika Bożego. Dlatego także jako wierzący powinniśmy pamiętać, z kogo mamy brać wzór. Czy mamy brać wzór w naszych rozmowach z lwa ryczącego? Czy raczej z Pana Jezusa, który mówił: pokój wam, nie bój się. Na całe szczęście Pan Jezus do nas mówi: pokój wam, nie bójcie się. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Pana Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Możemy ze śmiałością oczekiwać przyjścia Pana Jezusa po nas, aby zabrał nas do siebie, dlatego że to jest dzieło Boże. Więc jeśli nie jesteś pewien na 100%, że jesteś zbawiony, to teraz uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań wierzyć sobie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, przestań wierzyć w siebie. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie. A wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, a nie do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego, że jeśli ktoś uwierzy w Jezusa, jest raz na zawsze zbawiony i pójdzie do nieba, na które nie zasłużył, zamiast do piekła, na które zasłużył. Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym i zmęczonym, odpocznienie, że istnieje dla grzechami obciążony. XXIX. Oto tyle lat służę ci. I to przywodzi na myśl wypowiedź tego na przykład księcia, który powiedział, że nie przestąpił żadnego przykazania. I tutaj też jest taka chluba. Nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twego. I 31. Bóg to potwierdza, albo Ojciec tutaj to potwierdza. Ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko, co jest moje, jest Twoje. I ja kiedyś dostałem taki order państwowy za wieloletnią służbę. Czyli tam jedyne, co było moją zasługą, to to, że długo. Nieważne jak, nieważne czy z radością, czy z chęcią, tylko że długo. I Bóg nie daje orderów za wieloletnią służbę. Tutaj ważniejsze jest nastawienie serca. I myślę, że powinniśmy sobie wziąć zarówno tego starszego brata, jako ten stary Izrael, w odróżnieniu od resztki, która się nawróci w ostatnim czasie, ale też możemy zastosować do tego chrześcijaństwa tradycyjnego, tego starszego brata, a ten młodszy brat to są wierzący, którzy po prostu wierzą, że są zbawieni niezależnie od uczynków na podstawie wiary w
Pana Jezusa, który za nich umarł na krzyżu. I na przykład możemy, tak jak się mówi, sprawdzam. Sprawdźmy. Nehemiasza 9:34. Co Nehemiasz mówi o starszym bracie? Nasi królowie, nasi książęta, nasi kapłani i ojcowie nie wypełniali Twojego zakonu i nie zważali na Twoje przykazania i na Twoje napomnienia, których im udzielałeś. Czyli trwało to długo, ale nie było tam żadnej wierności. Jeszcze w Nehemiasza myślę, że warto zobaczyć do 8 rozdziału. I tutaj w 8 rozdziale jest tak, że Nehemiasz tutaj w księdze zapisał coś ciekawego. 17 werset 8 rozdziału. Całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie robili od czasów Jozuego, syna Nuna. Aż do tego dnia to też zapanowała wielka radość. Po pierwsze, wielka radość, a po drugie, co mamy? Jak to? Od czasu Jozuego, podstawowego przepisu, to tak jakby chrześcijanie nie przestrzegali na przykład tego, żeby się modlić w imieniu Pana Jezusa. Tak podstawowa sprawa, bo szałasy mówią o wcieleniu Syna Bożego. To tak jakbyśmy zapomnieli o tym, że Jezus przyszedł w ciele. I byśmy od początku wylania Ducha Świętego do dziś o tym nie wiedzieli i odkryli dopiero teraz. Tak podstawowa rzecz, ale to nie była jedyna rzecz. Weźmy sobie na przykład Jozjasza. Jozjasz jest opisany w 2 Królewskiej 23-21. 2 Królewska 23-21. Co tu znajdujemy? Następnie rozkazał król całemu ludowi: obchodźcie Paschę ku czci Pana Boga waszego, jak jest przepisane w księdze tego przymierza. Nie obchodzono bowiem takiej Paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela przez cały okres królów izraelskich. Zaraz, Dawid tego nie obchodził tego wielki król Salomon, nie obchodził tego, no nikt nie obchodził. Mieli w nosie tak podstawowe święto, jak chrześcijańskie łamanie chleba. I faktycznie w chrześcijaństwie wyznaniowym też to mamy, że i przyjście Pana Jezusa po Kościół zostało zapomniane na 2000 lat i łamanie chleba zamieniono w jakiś hokus pokus i przemienianie w ciastko i tak dalej, zamiast po prostu tak jak Słowo Boże mówi. Więc ten starszy brat szuka zasługi. O, to długo jestem, 2000 lat chrześcijaństwa jest moje, albo ileś tam tysięcy judaizmu, to jestem ja. Tak, ale ty nie wiesz w ogóle, o co chodzi. Dlaczego? 32. Należało weselić się i radować, że ten twój brat umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ziarno pszeniczne, jeśli nie obumrze, to nie wyda owocu. I tutaj jest to bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że to nie jest, u Boga nie jest ważne jak długo, tylko jak. Nie liczy się ilość, liczy się jakość tego serca oddanego Bogu. I tutaj widzimy wyraźnie, że należało zaś weselić się. No ale jak miał się weselić, jak on w ogóle tego nie rozumiał, ten starszy brat? Z czego on miał się weselić? On, tak jak tych już wspominaliśmy tydzień temu, pracownicy na winnicy, oni cały dzień pracowali, znosili ciężar dnia i upał. No tak, prawda. Ale czy wiecie, po co to robiliście? Jest dla bliskich i dla...